Nazywam się Marcin Micner i od 12 lat zajmuję się tym, w jaki sposób wykorzystywać gry w kontekście edukacyjnym i animacyjnym. Z grami jest tak, że warto nimi się zajmować przede wszystkim dlatego, że są zjawiskiem masowym. W tej chwili, zgodnie z ostatnimi badaniami, w Polsce mamy 15 milionów ludzi grających codziennie, przynajmniej przez pół godziny w coś. W związku z tym to jest taka forma, która zaczyna kształtować aktywnie nasze społeczeństwo. Warto jest znać gry i pasywnie, i aktywnie, czyli wykorzystywać je jako wzmocnienie pewnych działań edukacyjnych, no bo to jest coś, co ludzie znają, a oprócz tego młode pokolenie często przez gry wyrasta, uczy się na nich poznawania świata, w związku z tym warto podążać za tym trendem. Gry jako takie to dość śmieszny kawałek naszej kultury, obecny właściwie od jej początków, od zarania cywilizacji. Zgodnie z wieloma teoriami jest tak, że grali już ludzie pierwotni. Oczywiście formy gier zmieniały się w czasie, ale sama aktywność pozostaje właściwie bez zmian. Celem gry jest to, żeby miło spędzić czas, tak w największym skrócie. No ale stopniowo wyewoluowały cztery gatunki gier. Do dzisiaj właściwie można te klasyfikacje zastosować. Po pierwsze mamy w związku z tym gry, które bazują na rywalizacji i ich celem było umożliwienie takie pacyfistyczne, bez uszkadzania siebie nawzajem, sprawdzenie, kto jest najlepszy w danej aktywności. Potem mamy gry losowe, czyli takie, w których sprawdzamy, czy mamy szczęście, czy los nam sprzyja. Pierwotnie to były gry takie wróżebne, a dzisiaj one pełnią funkcję, no właśnie, taką rozrywkowo-hazardową. Mamy trzeci typ, czyli gry na udawanie, czyli to są takie gry, w których odgrywamy pewne role, wchodzimy w alternatywną rzeczywistość, żeby się czegoś więcej o sobie dowiedzieć, o innych graczach, no i żeby się czegoś nauczyć. I mamy gry na wyładowanie, czyli takie, w których po prostu staramy się pozbyć trochę stresu, miło spędzić czas i odbudować ten pozytywny kapitał emocjonalny. I te wszystkie gry właściwie początkowo miały taki swój bardzo konkretny, utylitarny charakter. Dzisiaj to jest dużo bardziej skomplikowane, też dlatego, że mamy więcej możliwości technologicznych i ten rynek jest bardzo rozwinięty, ale cały czas te cztery podstawowe motywacje gdzieś są w tym obecne i można dzięki temu kluczowi tak naprawdę zrozumieć, po co my w ogóle spędzamy czas na czymś, co no nie przynosi żadnych rezultatów, teoretycznie. Ale z punktu widzenia działalności edukacyjnej, no to gry stwarzają bardzo duże pole do popisu i zarówno w projektowaniu takich rozwiązań i w montowywaniu ich w różne działania, które planujemy. Gry jako gatunek wyróżnia sześć podstawowych cech. Ich realizacja stanowi najczęściej o tym, czy dana rzecz, dana aktywność, dany przedmiot jest grą lub nie. Teoretycy wyróżniają sześć takich cech, które oczywiście określają typ idealny, ale warto mieć z tyłu głowy, że my jako gracze, przystępując do gry, będziemy oczekiwali, że one się gdzieś jakoś pojawią. No i przede wszystkim to, co jest gdzieś, myślę, uniwersalnie akceptowalne, to to, że każda gra ma swoje zasady. Zasady nie muszą być spisane, mogą być przekazywane w formie ustnej. Ważne, żeby wszyscy je akceptowali, no i znali przed rozpoczęciem rozgrywki. Czasami pojawia się jakiś sędzia, mistrz gry, ktoś, kto wdraża te zasady i pilnuje, żeby one zafunkcjonowały w trakcie rozgrywki. Ale oczywiście nie musi to być koniecznie obecne w trakcie gry. Gry powinny mieć ograniczone czas i miejsce, czyli powinniśmy wiedzieć, gdzie i kiedy i na jakich zasadach gra się kończy. Oprócz tego taką podstawową cechą jest fikcyjność gry, czyli że scenariusz, to co się dzieje w trakcie gry, nie powinno być zbyt podobne do tego, co dzieje się w rzeczywistości, dlatego że no, to jest czynność inna, która powinna gdzieś odrywać się od rzeczywistości, w której na co dzień funkcjonujemy. Ten scenariusz nigdy też nie powinien być zbyt bliski życia, czyli gra nigdy nie będzie opisywała jeden do jednego to, w jaki sposób coś się dzieje naprawdę. Przy grach edukacyjnych to ważne, no bo często opowiadamy o scenariuszach całkiem realistycznych. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że tak nie do końca będzie. Oprócz tego gra to czynność bezproduktywna, czyli nie powinny z niej wynikać żadne materialne ślady ani efekty, no bo to nie praca. Ale oczywiście w grach możemy się czegoś nauczyć. Możemy zdobyć nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe relacje i to jest jak najbardziej w porządku. Gra powinna być dobrowolna, czyli nikt nie powinien zmuszać nas do tego, żeby w danej grze brać udział. Raczej powinno być to coś, na co decydujemy się sami. Czyli w momencie, w którym przychodzi na przykład do nas klasa,
No to jest oczywiście dylemat, na który trzeba sobie odpowiedzieć. Czy chcemy, żeby koniecznie wszyscy z tej klasy wzięli udział w danej grze, czy nie? Czy dajemy możliwość zrezygnowania z udziału tak, żeby zabezpieczyć tę zasadę, no i żeby gracze czuli się bardziej w niej komfortowo. I ostatnia sprawa, czyli niepewne zakończenie. Powinno być tak, że na początku rozgrywki ja nie powinienem wiedzieć, w jaki sposób ona się skończy. Czyli ta gra nie powinna być ani zbyt łatwa, ani zbyt trudna, no i nie powinna być możliwość domyślenia się tego, w jaki sposób ona się zakończy już przed jej rozpoczęciem. W kontekście pracy w bibliotece warto jest korzystać na pewno z gier przestrzennych, czyli takich, które wykorzystują jakoś miejsce, w którym biblioteka jest zlokalizowana i jego zasoby. Są dwa takie podstawowe formaty, narzędzia, z których rekomenduję, żeby korzystać. Po pierwsze to gry, które szeroko nazywa się grami miejskimi, a po drugie pokoje zagadek, czy inaczej popularne escape roomy, ale to właśnie, za chwilę może trochę o tym więcej. Z grami miejskimi jest tak, że one niekoniecznie muszą być realizowane w tytularnym mieście. Mogą odbywać się tylko i wyłącznie na terenie jednego budynku lub w budynku i jego okolicy. I to w znacznym stopniu zależne jest od możliwości organizacyjnych, bo im większy teren gry, tym większe siły niezbędne są do tego, żeby zrealizować taki projekt. Ale gry miejskie są fajną odpowiedzią na to, w jaki sposób pokazać bibliotekę jako miejsce nieoczywiste, pełne dziwnych, ciekawych, angażujących aktywności, które mogą pokazać zasoby biblioteczne trochę od innej strony, co dla młodych użytkowników biblioteki może być ważne, bo skróci ten dystans, który często jest bardziej wyobrażony niż faktyczny. Jak taką grę miejską można wykorzystać? No chociażby do prowadzenia lekcji bibliotecznych czy takich przedstawień miejsca, albo w trakcie dużych akcji, w których biblioteka bierze udział, czyli po prostu od święta. Dobrym przykładem takiego zastosowania są działania realizowane przez biblioteki w ramach Nocy Bibliotek. Bardzo zachęcam do tego, żeby też spojrzeć na te gotowe inspiracje, bo tam też dużo pomysłów udało się zebrać na temat tego, które miejsca w bibliotece można do takiego projektu wykorzystać. Wśród takich bazowych inspiracji myślę, że warto wymienić obok księgozbioru, bo to jest jedno z takich miejsc w sensie symbolicznym, które stanowi świetny punkt odniesienia do tworzenia gry. No to są na przykład magazyny, piwnice, strychy, wyjścia ewakuacyjne, czy wejścia, które na co dzień są zamknięte, a z okazji gry mogą zostać otwarte i stanowić fajny punkt odniesienia do tego, żeby taką grę zrobić. Co do treści takiej gry i jej przebiegu, no to najczęściej wygląda to tak, że wyłaniamy kilka punktów lub kilkanaście, które stanowią pewną trasę, po której poruszają się gracze, próbując rozwiązać pewną zagadkę lub dotrzeć do miejsca finałowego i to jest najprostsza struktura, którą polecam. W trakcie przechodzenia przez kolejne punkty gracze powinni wykonywać zadania, próbować rozwikłać zagadki, które im zostawiamy, znaleźć kolejne punkty, odnaleźć się w tej przestrzeni. Im bardziej udostępnimy miejsca, które na co dzień są zamknięte, tym bardziej taka gra będzie stanowiła pewną atrakcję dla uczestników. W takich grach na pewno warto też wykorzystywać najbliższą okolicę biblioteki. I tu w znacznym stopniu zależy to od tego, co w ogóle dookoła budynku biblioteki się znajduje. Czasami to będzie klatka schodowa, czasami to będą okoliczne sklepy, a może na przykład boisko lub patio, które znajduje się przed wejściem do budynku. Każde z takich miejsc niesie w sobie trochę inny ciężar gatunkowy, no więc to myślę, że będzie wpływało w znaczącym stopniu na to, o czym taka gra będzie. To może być zwykła gra w stylu podchodów, a to może być coś fabularyzowanego i w takiej grze na przykład bibliotekarze czy wasi wolontariusze poprzebierają się za postaci na przykład z jakiejś opowieści. Wykorzystanie własnych zasobów jest tutaj kluczowe, bo oczywiście celem jest to, żeby zrealizować projekt, który nie będzie generował dużego dodatkowego wysiłku organizacyjnego czy budżetowego. Drugim takim popularnym formatem gier przestrzennych, do którego skorzystania zachęcam, to pokoje zagadek. I to jest trochę bardziej ograniczone przestrzennie, jest to na pewno prostsze w wykonaniu, też w tym sensie, że nie tworzymy jakiejś wielkiej trasy, a tworzymy jedną grę opartą o zawartość pokoju i o zagadki, które w nim są rozproszone. To nie musi być nic bardzo skomplikowanego, a dalej jest tak, że pokoje zagadek przyciągają dużo uwagi i na pewno znajdziemy na to uczestników.
bo realizacja takiego pokoju zagadek dedykowanego, stworzonego specjalnie w naszej okolicznej bibliotece, to będzie coś, co będzie przyciągało uwagę. Trzeba na pewno odpowiedzieć sobie na początku na pytanie, dla kogo i po co my to chcemy robić. I tu dużo zależy od tego, w jakiej bibliotece pracujecie. Czy bardziej to jest biblioteka dla dzieci i młodzieży, czy bardziej dla osób dorosłych o charakterze naukowym. Tutaj ta identyfikacja, początkowa diagnoza grupy docelowej na pewno będzie wpływała na to, jaki format gry warto wybrać. Pokoje zagadek generalnie można adresować bardziej nawet do osób dorosłych, ponieważ tutaj ten poziom trudności może być wyższy. Natomiast gry miejskie z definicji w tej chwili są adresowane przede wszystkim dla rodzin z dziećmi czy dla grup zorganizowanych, które przychodzą do nas po prostu na zajęcia. Te dwa formaty są relatywnie proste do zorganizowania. W internecie jest bardzo dużo już wiedzy takiej szczegółowej dotyczącej tego, na przykład z czego taka gra może się składać, jakie ma swoje komponenty, czy jakie przykładowe zadania można realizować, ale zorganizowanie takiej gry na podstawowym poziomie nie jest bardzo dużym i trudnym przedsięwzięciem, więc do tego zachęcam. W dużych miastach i przede wszystkim dla młodzieży i dorosłych, to co może być atrakcyjne w takiej grze przestrzennej, to dwie rzeczy. Po pierwsze, elitaryzm dostępu, czyli to, że pokazujemy miejsca, które na co dzień są niedostępne dla zwykłego zjadacza chleba, a po drugie poziom trudności. I to są dwa takie czynniki, które razem mogą stanowić atrakcyjny przekaz promocyjny i to ułatwi na pewno nam rekrutację. W sytuacji, w której chcemy stworzyć coś, co będzie ciekawe dla rodzin z dziećmi, no to przede wszystkim atrakcyjny temat, fabuła, która będzie prezentowała od trochę innej strony, czym jest biblioteka. Możemy tutaj skorzystać i z gotowych inspiracji fabuł, które istnieją w na przykład cyklach książek, które są po prostu czytane i są znane i to na pewno skraca dystans. No i jakby opowieść o tym, że jest to pomysł na miłe wspólne spędzenie czasu dla kilku pokoleń, to na pewno jest coś, co zachęca do tego, żeby po prostu przyjść. Bo, no, nie oszukujmy się, rodzice z dziećmi szukają możliwości spędzenia czasu wolnego, a gra jest taką formą, która jest z jednej strony czymś, w czym młodzi się odnajdują, to z drugiej strony często w tych zadaniach pojawiają się takie wymogi, jakieś umiejętności, które posiadają osoby dorosłe. W związku z tym jest to okazja do wspólnego, konstruktywnego spędzenia czasu, no i gdzieś zbudowania pomostu, porozumienia między starszymi i młodszymi członkami rodziny. Ciekawą inspiracją, z której na pewno można skorzystać, są gry paragrafowe, gry książkowe, które w ciągu ostatnich lat trochę ewoluowały. Pierwotnie wydawane w formie książek zapisanych tekstem, gry, w których czytelnik mógł wybierać przebieg historii opisywanej w książce i podążać między kolejnymi stronami opowieści, teraz stały się komiksami. Jest to świetna formuła także dla młodszych czytelników, którzy dopiero zaczynają poruszanie się po świecie książki, na to, żeby ćwiczyć czytanie, ale też żeby aktywnie spędzać czas i na przykład wspólnie z rodzicami poruszać się po takim komiksie i wybierać swoją własną ścieżkę przejścia, żeby odkrywać świat gry, który zaprezentowany został w atrakcyjnej formie komiksowej. Tych komiksów na rynku jest coraz więcej. Zachęcam do tego, żeby też na to spojrzeć jako aktywność własną, czyli żeby wspólnie z aktywnymi czytelnikami, użytkownikami biblioteki tworzyć własne takie przygody, bo jest to forma bardzo angażująca, a jednocześnie relatywnie prosta do zrobienia, oczywiście na tym podstawowym poziomie, ale może być to fajne otwarcie i zaproszenie do udziału we wspólnych aktywnościach dodatkowych, wykraczających poza takie zwykłe odbieranie realizowanych przez Was działań. Wykorzystanie gier w kontekście działalności biblioteki jest o tyle naturalne, że no, biblioteki są w pewnym sensie centrum zdobywania informacji, zdobywania wiedzy, budowania takiej swojej perspektywy na to, jak świat działa i z czego się składa. W związku z tym gry w naturalny sposób mogą uzupełniać ofertę taką, powiedziałbym, podstawową biblioteki, chociażby poprzez udostępnianie, nie wiem, czy to gier planszowych, czy gier książkowych, włączania ich do oferty i jakby zapraszania graczy do tego, żeby korzystali z oferty tradycyjnej, ale nie tylko. No, generalnie gry pozwalają korzystać z zasobów biblioteki w bardziej angażujący sposób i to jest taki pomysł, który pokazuje, że gry w procesie edukacyjnym mogą
budować doświadczenie, czyli tworzyć pewne no właśnie zjawiska, zdarzenia, do których zapraszamy graczy, czy to w formie gry przestrzennej, miejskiej, pokoju zagadek, czy jakiegoś innego działania rozłożonego bardziej w czasie, a potem jakby kolejnym krokiem w tym procesie edukacyjnym, już po doświadczeniu gry, jest omówienie, czyli pokazanie, w jaki sposób to, co działo się w trakcie gry, może zostać przeanalizowane z wykorzystaniem, no właśnie, chociażby zasobów książkowych, czy wiedzy pozyskiwanej z pomocą bibliotekarza czy bibliotekarki.